so sexy. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, I feel you. Wrap myself around you, I wanna squeeze you, I please you. W ten Mikołajach rozpoczyna się piknik rodzinny, dwa dni, piątek, sobota, dzisiaj inauguracja, wiele konkursów ekologicznych dla dzieci, możliwość żeglowania, bo również są jachty, możliwość zobaczenia jak żeglarstwo sportowe wygląda, bo tutaj Mistrzostwa Polski, regaty, przepraszam, w ramach Pucharu Polski startują. Ale co najważniejsze, wieczorem o 20:30 jest koncert Leszu. Żeby misyjne części zrealizować, to musi być to pokazane w sposób zabawowy. Stąd staramy się wiele atrakcyjnych rzeczy robić, żeby przy okazji nauczyć ludzi, jak udzielać pierwszej pomocy, jak korzystać rozsądnie z natury i z wody. Nasza akcja Pegnik Bezpiecznie nad Wodą, prowadzona już czwarty rok z rzędu, jest kampanią misyjną. Rozpoczęliśmy rok po białym szkwale. Biały szkwał pochłonął 12 istnień ludzkich i narodziła się idea, żeby przypomnieć wszystkim, którzy wypoczywają nad wodą, że mogą fantastycznie spędzić czas, korzystać z mnóstwa atrakcji, ale żeby zachowywali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Co trzeba podkreślić, proszę Państwa, bo nie ma co straszyć też ludzi. Żeglarstwo jest sportem bezpiecznym, tak? Sportem bezpiecznym dla ludzi, którzy zabierają na łódź myślenie. Bardzo często turyści czy żeglarze, wyjeżdżając na urlop, zostawiają myślenie w domu, natomiast no, bardzo często na łodzi czy na wodzie wtedy włącza się brawura i no, kończy się to bardzo często nieszczęście. Dlatego też apelujemy o to, aby zabierać myślenie. No, wypływamy na jezioro jachtem, to przede wszystkim w każdym kapitanacie sprawdzamy najpierw pogodę, prognozę pogody. Jeśli jesteśmy już na wodzie, obserwujemy niebo, widzimy, że nadciąga burza, zmieniają się warunki pogodowe, refujemy żagle, uciekamy do najbliższego brzegu, najbliższego portu, aby też no, nie stwarzać zagrożenia. Zakładamy oczywiście środki ratunkowe, kapoki. Pan prezes Zygmunt Kisielewski, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oddział Mrągowo. To gmina Mikołajki jest w powiecie mrągowskim, dlatego tutaj oni obsługują. Powiem Państwu, to torba R1, torba z wyposażeniem, tak jak i straż pożarna, torba ratująca życie z trenoterapią, ze wszystkimi środkami, które są potrzebne do podtrzymania życia na wodzie i na lądzie, dopóki nie przyjadą medycy. To jest ta torba o wartości prawie 4000 zł. Dziękujemy bardzo sponsorom. W roku 2007, wtedy kiedy zginęło 12 osób tutaj na Mazurach, gdzie były wydarzenia tak zwanego Białego Szkwału, bo to była wichura nawet do 12 w skali Beauforta, liczba utonięć sięgała prawie 600 osób rocznie. Natomiast od 2 lat mamy poniżej 500 osób. Jeżeli 100 osób mniej utonęło przy tej liczbie 600, to jest 1/6 mniej. Myślę, że ta kampania też wniosła swój wkład w to, żeby na wodach naszego kraju było bezpieczniej. Także myślę, że jest to bardzo dobra rzecz. PGNiG Bezpiecznie nad Wodą wpisało się w życiorys Warmii i Mazur, ale również Polski, bo przecież gramy te wyścigi i te pikniki i w Polańczyku nad Soliną, i w Kołobrzegu, i w Gdyni, czyli nad morzem. Czyli właściwie wszyscy, którzy są zainteresowani wypoczynkiem nad wodą, czy to nad rzekami, nad jeziorami, nad morzem, mogą coś z tej kampanii wynieść, trochę świadomości żeglarskiej, bezpieczeństwa. No i jeszcze najważniejszą rzeczą, na Warmii i Mazurach co roku w granicach 5-6 osób miało urazy kręgosłupa ze względu na skoki do wody, do nieznanej wody. I kampania Płytka Wyobraźnia również odniosła swój sukces, bo w zeszłym roku była to jedna tylko osoba. Także myślę, że i to również mówi o tym, że edukacja daje dużo i świadomość się żeglarzy dużo zwiększa. Co się stało, proszę pana? Co się stało? Czy kręgosłup boli? Są pierwsze pytania do tej osoby. Jak zabezpiecza po to, żeby nie było
straży temperatury ciała. Natomiast temperatura wody jest 5. Ilu średnio żeglarzy w sezonie przewija się przez port tutaj w Mikołajkach? Mamy takie dane? No takich danych szczegółowych nie mamy. I powiem szczerze, że trudno policzyć. My szacujemy je na podstawie ilości jachtów pływających po Mazurach. A ostatnie dane mówią, że jest ich około 20 tysięcy. No i biorąc pod uwagę to, że z południa na północ płynie się przez Mikołajki, z północy na południe płynie się przez Mikołajki, no to praktycznie każdy żeglarz z tych 20 tysięcy jachtów musi w Mikołajkach przynajmniej raz być. Jeżeli chodzi o miasto, to myślę, że wystarczy jedna ekomarina, która jest własnością gminy. Natomiast no, ta inwestycja pokazuje, jak ona bardzo była potrzebna, bo już teraz, kiedy jeszcze w zasadzie ten sezon żeglarski tak na dobre się nie rozpoczął, widać, ile jachtów podpływa, zostawia tam nieczystości, pobiera wodę, jakie jest duże zainteresowanie. Za naszym przykładem idą inne gminy i w innych miejscowościach też te ekomariny będą otwierane. Lekarz Rubi, dokładnie wiemy, jak to robić, żeby nic się nie stało, prawda? Jak widzimy, że ktoś tam za bardzo szaleje, coś za dużo popił czy coś, no trzeba na pewne rzeczy uważać. Dzisiaj jest ten dzień, który sprzyja temu, żeby ta wiedza do Państwa dotarła. Uważać na dzieci, dowiedzieć się tego wszystkiego, czego powinniśmy się dowiedzieć. I chcemy spędzać przy wodzie wspaniale czas. A żeby to zrobić, trzeba się paru rzeczy dowiedzieć. A teraz, panie, panowie, z ogromną przyjemnością zapowiadam Gwiazdę Wieczoru. Każdy ma osobiana.